koronnej konkurencji, w tej konkurencji, w której też będzie miała największe szanse na medal Igrzysk Olimpijskich w Soczi. No tu Herman broni się, czy? Nie, nie. Iwanowa wyskoczyła. Iwanowa jest trzecia, Steven czwarta. No to się pozmieniało, szkoda, że tego nie widzieliśmy. No ale tam kamera Iwanowa wystarczy. Musiała jak taki mały pociąg przebiec. A Herman już jest na miejscu szóstym. Albo i jeszcze siódmym, dalej, siódmy, siódmy, tak, bo dwie z przodu i cztery teraz przed nią. Szkoda, że tego nie widzieliśmy, bo Iwanowa tak z dystansu podchodziła i musiała dołożyć naprawdę. Bardzo dużo energii no, swoich ruchów, bo przesunęła się dość błyskawicznie. No tutaj pani już mają 9,9 km, a do mety to jeszcze ładny kawałek jest, około 900 metrów. Oto właśnie Iwanowa. Nie, to jest druga. No, zarabia sobie za start w igrzyskach Julia Iwanowa. No dla Rosjanek to też ostatnia szansa na pokazanie się gdzieś. Właściwie dla wszystkich zawodniczek, które jeszcze nie są pewne startu na igrzyskach, to już nie będzie gdzie się pokazać, bo wiadomo, że za tydzień Puchar Świata w biegach narciarskich nie ma, jest wolne. I następne zawody to dopiero pierwszy i drugi dzień lutego w Toblach, ale no to już jest za późno, żeby się zgłosić na igrzyska. No już Justyna jest na stadionie, za chwilę będzie finiszować. Już słychać speakera, słychać polskich owacje, kibiców. Tak, będą oczywiście ogromne owacje na rzecz naszej biegaczki. 31. urodziny dzisiaj obchodzi Justyna Kowalczyk i uczci je zwycięstwem w swojej koronnej konkurencji biegu na 10 km techniką klasyczną. 25 metrów do mety. Zwolniła, pomachała kibicom. No, postanowiła się spieszyć. Wygrywa Justyna Kowalczyk. Sprawiła wielką radość tłumowi kibiców. Dzięki temu awansuje też na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Teraz Julia Czekaliewa. Oczywiście do Teresy Jochałk będzie traciła jeszcze 500 punktów, więc tutaj kwestia walki o kolejną kryształową kulę jest niemożliwa, bo tylko 9 startów do końca sezonu pozostanie. Jest Julia Czekaliewa, czeka na nią Justyna. Zresztą bardzo się lubią obie zawodniczki. Drugie miejsce czeka Liewej. Podziękowały sobie, a tu no, Julia Iwanowa. No tak trochę ścicha pęk, można powiedzieć. No tak, mówiliśmy, że Kuzjukowa, że Żukowa, zresztą one dwie się trzymały w czołówce, a tu Julia Iwanowa. Czwarte miejsce chyba Herman. Chyba się jednak odrodziła. Nie, to chyba Nystad. Zaraz zobaczymy. Julia Iwanowa. Julia Iwanowa. I na czwartym miejscu uratowała się Denise Herman. Piąta Klaudia Nystad. Szósta będzie Steven, a siódma pewnie Beller. Tak, Steven i Beller. Niestety nie doczekamy, drodzy Państwo, na Paulinę Maciuszek na mecie. Na ostatnim pomiarze czasu troszeczkę spadła, była 18. Proszę sprawdzać na stronie eurosport.net.pl ten wynik. Tak, bo za chwilę przenosimy się do Węgier.